Okej, okay. Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcinku The Walking Dead Mission. Cóż, ruszamy dalej. Słuchajcie, jesteśmy na tej tutaj, jakby nie wiem, takiej małej wyspie czy coś. Obok nas jest zaraz taka łajba. Nasza łódka oczywiście poszła się rypać, że tak powiem. I musimy coś wymyślić. O, broń się. To są jakieś deski. O właśnie. Spójrz na to spawa, na blacha. This is fresh work. Okej, okay, wchodzimy oknem czy drabiną? Sprawdźmy drabinę. Musimy zacząć od górnego pokładu i wchodzić w dół. Alright. O, idę wytrzyma. Come on. Don't fall. Thanks. Szybko, szybko, szybko. Fuck. No dawaj, dawaj, dawaj do góry. Dobra, pomóżmy mu. O ile damy radę w ogóle. Ale daliśmy radę, dobrze. Seems like this place was someone's home for a while. Do you think your friends came through here? It's hard to be sure. We should look around. Okay, w takim razie rozejrzyjmy się. Spójrz na... Here we go. No to otwórzmy to, zobaczmy co to jest. Może jakieś zapasy, supplies'y. Nothing but a hunk of old metal. O, to, ale to się może przydać do otwarcia przez jakieś drzwi. Podnieś. No dole mamy samochody. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honeybars. Always. Okej, więc wychodzi, że drzwi. Pewnie będziemy musieli właśnie wyłamać za pomocą tego metalowego czegoś. Locked. Ale możesz użyć tego. Maybe we can unlock it. Użyj pręta. O właśnie. Nice. Wydaje się być czysto. I don't see anything. Doesn't mean there's nothing there though. No. The question is, which one of us wants to reach in there to open it? Zagrajmy w papier nożyce. One of us has to do it, right? Ty to zrób. Go right ahead. Nie, dokładnie. Pomogliśmy mu na drabinie, więc teraz jego kolej. Okay, I'm ready for this. Uwaga. Almost got it. Just no! Wow. Pete też sobie zażartował tak jak ja. You really thought something happened. Hilarious, Pete. Yeah, I got you going for a moment. It'd be funnier if I chopped your arm off.
Maybe brained you just to be safe. Oj, dobra, dobra. Need some help, Pete. A się coś nie postarał. Ready when you are. Okay. Come on. Strasznie dużo jest takich przerwników, nie? Takiego ładowania. Wcześniej, w poprzedniej części tego nie było chyba. Przynajmniej nie przypominam sobie czegoś takiego. Żeby aż tak co jakiś czas. Oh God. These aren't your friends. No, no. They don't look like walkers. Wonder what happened to them. Their wrists are zip tied. What? They couldn't fight back. Whoever did this made sure they wouldn't come back. These people hadn't turned. They were executed. Jesus. Holy shit. Don't leave us here. We want to come with you. Have to stay here. I'll be back soon. These are their kids. Vanessa and Rashid were here. If they left this behind, Michonne, you okay? You've got that look. Same look you had when. Does it seem like I'm okay? No. Czy czekacie, czyżby jego przyjaciele go ich ten tego zaćpali? Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że nie wiadomo, czy tamci, co są przywiązani tutaj, nie byli jacyś agresywni dla nich. Nie wyciągają po pochopnych wniosków. To są ich, jego przyjaciele. Daleko nie ucieknie. If we're gonna find anything in this boat, it'll be in here. Stand back. Got him down. Ale co, nie mogę się doczekać trzeciej części The Walking Dead, gdzie będzie w głównej prawdopodobnie roli bohaterką Clementine. Na pewno też widzieliście zapowiedź, to powiem wam, że Clementine dorasta. Cycki jej urosły. We saw it there. The execution of those people. What was done to that poor man? Who the fuck could have done that? It wasn't war. It wasn't even self-defense. Focus on finding the girl. Then we can worry about who did this. You're right.
Dobra, szukajmy, a nie zastanawiajmy się, bo czas ucieka, a tutaj trzeba coś znaleźć, sensownego coś znaleźć. A koniecznie pasowałoby znaleźć jakąś łódź, albo przynajmniej szalupę ratunkową. What do you see? Kasę. Cash register. There's a duffel bag. Looks like it's in good shape. Any sign of people? Looks quiet, but keep your guard up. My guard's always up. Thanks. Someone scavenged everything else, but left this? Makes no sense. I know, but damn. It's on call. We could really use this stuff. Jakieś leki, no tam jakieś faktycznie konserwy, amunicja, co to jest? A papieros. Oh my god. Mary Lily's peaches and beans. God, I used to have these three times a day, breakfast, lunch and dinner. Drove my mom crazy. Mamy ammo. Plenty of ammunition. Bunch of medicine. Where'd all this stuff come from? Cigarettes. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. We should see what else we can find. Dobre jest, skoro rzucił w takich czasach, gdzie mógł mieć tak naprawdę paczki za darmo. Nieźle, nie? Automat, kopnij. You think candy bars are just gonna magically pour out of there? Hey, never hurts to try. Otóż to, otóż to. Otwórzmy kasę. Co prawda, pieniądze nie są potrzebne, ale... Wow! Money's still here. No use to anyone now. A kto wie, kiedyś może czegoś. Zaczekaj, co tu jest w tym? Swoich z cukierkami, włóż do torby. No raz, bierzemy cukierki. Haven't had one of those in years. Who said I was gonna share? Możemy to coś jeszcze sprawdzić? Co to jest? Plastry. Włóż do torby. Jasne, że bierzemy plastry. Mogą się przydać. Dobra, ale tam coś jeszcze widziałem, jakieś, nie wiem, coś w butelce, jakiś napój czy coś. No tu jest szafka, otwórzmy jeszcze szafkę. Zobaczmy, może w szafce coś będzie ciekawego. Anything? Empty. Okej, pusto. O! Yep. Otwórz szafkę. Oh, shit. Back up. Fuck. Back up. Ale czekajcie, czemu on siedział w szafie? Greg? Wo. What's going on? Easy. I ona. Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just... Tell me! Now! I'm Michonne, and that's Pete. We're just passing through. Yeah, sure you are. That bag belongs to us. So step aside, all right? Ona nie strzeli. Cała się trzęsie, patrzcie. I don't want to do this, but we need that stuff. So just back up. What do we do now? Just grab the bag and let's go. Nie, to jest starsza. No widzę, że oni sobie nie radzą. Możemy im ewentualnie chyba pomóc, pewnie.
Ej, nacisnąłem EQE. Piękna kombinacja. Temu pomóż, pomóż mu. Pięknie. To tobą. Kosu go. No to stary, kumulacja. Istna kumulacja. A może po prostu... Gdzie? Oh shit. Hey, stay put. Randall! Shit! A czy to jest... Czy nagle jest tak narodziło? Nice job. Aha. Czyli wchodzi do torba, należy jeszcze do kogoś innego. Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Interesting. Thought you were a solo act. Nie jesteśmy z nimi, po pierwsze. We're not with her. What? We didn't have anything to do with this. This is a misunderstanding. Not sure I believe you. Damn. Jeszcze głodny? I know Sam here didn't do all this. Get them all onto the boat. Be careful. These new ones aren't fucking around. We'll take them to Norma. Oh. They try anything. Shoot them. Czyli to pewnie oni. Napadli na tamtych. Pewnie tamci się chowali na tej łodzi. I napadli na nich. Tak mi się wydaje. Tak by to szło. I układało się w całość. Jedyny plus tego wszystkiego. Łódka. Machete. Any bites, rashes, coughing? No, they're clean. You know we're gonna need those weapons back. Don't worry. You'll get them back. Once we've cleared all this Bullshit. Up. Watch it, girl. You're in deep enough already. You know, if I had my way, I'd just dump you over the side. See how well you swim with your hands tied behind your back. Guy might talk to me. Norma's maybe I can get him to listen to reason. You're lucky she's calling. He doesn't seem like the most reasonable. Listen, I know guy. We can work something. Let me do the talking. Hey, cut the chatter. You speak when spoken to. Understand? All right. You. We'll start with you. What's your name? It's okay. You can tell me. Ty pierwszy. You first. Where did my manners go? I'm Randall. Michonne. Now that we've got that out of the way, let's talk about what you did. We didn't take anything from you. Shut your mouth. I'm talking to your cohort. Spódniczki. Bet we're not the only ones you've stolen from. I didn't steal shit from you. We just found that bag. She's probably the one who took it. I wasn't talking to you. Chcesz jeszcze wrobić, tamta młoda. Nice machete. You handle those walkers back there, but how are you against something that can actually fight back? It's plenty sharp. You take good care of this blade. I can tell. Untie me, and I'll show you. I'll bet. Weapon like this, you gotta be comfortable getting in close. Getting messy.
You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mother? Father? A couple sisters, maybe? Not kids. You? Oh, man. I wouldn't have guessed that in a million years. So you. You got nothing left to lose. No wonder you're all stoic and shit. You better back the fuck off. Woo! Sounds like I hit a nerve. But don't feel bad. I'm a lot like you. No shame in that. Ale tutaj wydaje mi się, że koleś zgrywa tak samo od cwaniaka jak gubernator na przykład, pamiętacie w serialu? W tej drugiej części z Clementine też był tam taki chory gościu, poryb, nie pamiętam jak go się zwał już. Ale tam gdzie były te szklarnie i później pozbyliśmy się go, zabijając go. Wyleciał chyba przez okno czy coś. Coś tam było takiego. Dobra, wygląda chujowo. Dokładnie wydaje mi się, że tu jest podobnie. Z jednej strony dobra miejscowa, na łodziach, nie? Nie na lodzie. Dobra opcja. Zachary, thank God. You hurt? I'm fine, Jonas. Pedały? I'm fine. Here. Found your missing medicine. Thanks. I'll get this back to the sick bay. Chyba tak. Hey. Kurwa, your job's not done yet. Co to za jakieś popularne szosa, co zrobiło? Zresztą powiem, że Husiek jest intolerancyjny. No trudno. Nie jestem. I hope I'd never see you again, Samantha. Norma, I'm... Not a word, not from you. A, czy one się znają już? A tak, bo one chyba, oni uciekli chyba stamtąd, nie? Czy tak by to, tak by to wyglądało? She's the one to watch out for. That true? A ta babka to bardziej taka do pierożków, mi się wydaje. You don't believe me? I've never been wrong about something like this. A w sumie jako tako nic do nich nie mamy jeszcze. I got nothing against you people. Good. That'll make this easy. Randall, escort these ladies to the storeroom. Jako tako, jeszcze na razie są takich większych jakichś, ale do nich nic nie można. Ale podejrzewam, że sobie nagrabią z czasem. I zrobimy tu mały rozpierdziel. Sam! Greg, you'll be okay. Get moving. Coś mi się wydaje, że jednak i Sean, i ta młoda się zakumplują i będą wspólniczkami, a przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo nie będziemy mieć innego wyjścia, tylko będziemy musieli z nią współpracować, żeby się wydostać. Wspólny interes łączy, nie? Where are they taking Pete? Don't you worry about him. What about Greg? Looks a bit empty, doesn't it? Something's missing. Luckily, my sister's good at getting answers. She'll find out what you did with the rest of it. And if she doesn't, the two of us are gonna have ourselves a talk. I'm not gonna let you do this. Keep an eye on her. She's got a knack for starting trouble. Anything goes down and I'm blaming you. And you don't want that. Maybe I let her cause trouble. Then what? Then you're stuck with the consequences. And I'm pretty sure you won't like those.
on jest mega, mega cwany. Ale spokojnie, do czasu. We've got to get out of here. You're gonna hurt Greg. These people. You don't know what they're capable of. I'm worried about Pete too, okay? Should have never involved my brother in this, and now you, Who knows what they're gonna do to him? Oh, właśnie, czy ona była już tu kiedyś? Yeah. I have. Okay, była. I know my way around Monroe. I can lead us out of here. Dobrze wiedzieć. This is my fault. I'm so sorry. I was just trying to protect my family. That's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. What the hell is going on? Czemu I just wanted to use the radio to reach people. I never expected that Randall will show up there. Not after. Jak co? Ties are too tight. You see anything we can cut him with? Anything with a sharp edge. O, kurczę, no dobra, czegoś za chwileczkę poszukamy. Spróbujemy, ale to o tym oczywiście w przyszłym odcinku. Także na dzisiaj dzięki wam za uwagę. Oczywiście jak wam się nie podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz dole, subnijcie kanał, co być na bieżąco właśnie z odcinkami The Walking Dead oraz innymi seriami. No i cóż, widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się, no i pa pa.